ale skierowała go do Corin Tilly, onej romantki, która zajmowała się odnajdywaniem zaginionych. Onej romantka Corin Tilly sprawiła, że Wiedźmin wyśnił spotkanie Ciri ze mną, czyli z Jaskrem. Geralt wiedział więc, że jeśli chce odnaleźć Ciri, musi najpierw odszukać starego przyjaciela. Moim kanale z gry Wiedźmin 3. Zaczynajmy. Badaj miejsce rabunku za pomocą wiedźmińskich zmysłów. Musimy użyć wiedźmińskich zmysłów, żeby zbadać miejsce rabunku. O, jest jakiś worek. Kawałki rur. Wybuch musiał być potężny, skoro doleciało aż tutaj. To był kawałek rur? Drzwi są zamknięte. Końcówki rury są wywinięte na zewnątrz. Coś rozwaliło ją od środka i kawał ściany przy okazji. Wygląda na to, że odpływy z wszystkich basenów zbiegają się w tym miejscu. Okej. Okay. No, są dwie rzeczy. Możemy zamienić parę słów? Zamieni? W sensie... Jeszcze raz. Możemy porozmawiać? Ciebie, Zigilu. Czy przed... Coś i... Tak, tak. Ja słyszał takie... Słucham? No... Dobra. Zgoda. Dzięki za pomoc. Bywaj. Bywam. Dobra, czekamy dalej. To była ta rura. Krata z rury. Wybuch zgiął jak kartkę, a na krawędziach są resztki zaprawy. Czyli nie zdjęto jej przed eksplozją. Odmuch wyrwał ją ze ściany. Nie czuć śladów magii, więc wyrwę zrobiła chyba bomba. Ale odłamków ani widu. Może porwał jej nurt ścieku. Lepiej łyknę antidotum, zanim pójdę dalej. Utopcy nawet. Utopcy. A myślałem, że wiedźmińskie eliksiry są łaskawe. Cholera. To uciekamy. Ja muszę zwijać, bo jeszcze mogę. Spróbować przeszkodzie? Jest!
jesteśmy na górze. Coś będzie też bardziej na dole. Jeszcze poszukamy na górze. Zamknięte. Dobrze, na górze nie widać nic. Cały czas spada nam poziom antidotum. Wchodzimy na dół. Walczymy. Jest ubity utopiec. Kamień. Denko srebrnego pojemniczka, pokryte runami i nadtopione. Więcej się tu nie dowiem. Pora wracać do Dix. Dobra, musimy iść do Dix. Jest on w łaźni. Dobrze, antidotum wytrzymało. Wyżej. Chodzimy po drabinie. Musimy odszukać miejsce. Masz chwilę? Mam. Czego chcesz? Sprawdziłem już kanały wokół skarbca. No i jak? Czego się dowiedziałeś? Wychodzi na to, że ściany skarbca rozsadziła bomba. Zobacz. Denko srebrnego cylindra. Pokryte runami. Ciekawe. Wiadomo, co było w środku? Część składników rozpoznałem po zapachu. Olej z wiwerny i cukier. Cukier? Geralt, nie jestem w nastroju do żartów. Ja też nie. Mówię, jak jest. W bombie był cukier.
Pomyślmy. Cukier reaguje gwałtownie z kwasem siarkowym, ale nie na tyle, żeby wywołać eksplozję. Bez sensu. Nie wiedziałem, że znasz się na alchemii. Liznęło się tego trochę na Akademii Oksenfordzkiej. No, ale nie czas na wspominki. Masz znaleźć skarb, a nie napisać moją biografię. Wiesz coś więcej o tej bombie? Cokolwiek. Spróbujmy ustalić, do którego odpływu wrzucono bombę. To jedyny obiecujący trop. Racja. Jeśli znajdziemy ślady, zestawimy je z księgą gości i zobaczymy, kto korzystał z danego basenu w dniu napadu. Nieźle się spisałaś. Dziękuję za wyrazy uznania. Ach, ta twoja słynna ironia. Brakowało mi jej. Doprawdy? Jak gwoździ w kalesonach. No dobra. Ty przyjrzyj się basenom z prawej, a ja biorę te z lewej. Zawołaj mnie, jak coś znajdziesz. Musimy szukać śladów złodziei w bocznych salach, właśnie korzystając z wiedźmińskich zmysłów. Nie ma tu nic ciekawego. O? Jest jakaś plama? Coś tu pływa, jakiś olej. Srebrna przykrywka. Pasowałaby do cylindra z kanałów. Dijkstra! Chodź no tu! I jak? Masz coś? Fragment bomby. Papen! Spuszczaj wodę z czwórki i przynieś księgę gości. Raz, raz. Zobaczmy, co tu mamy na dnie. Ktoś wyjął kratkę z odpływu, czyli to tu wrzucono bombę. Czytaj, Happen. Kto korzystał z tego basenu w dniu napadu? Już sprawdzam. Bertolt Heinz, radca miejski, Józef Schweig, browarnik i margrabia Henkel. Henkel? To niemożliwe. Margrabia Henkel? Kto to jest? Kto to był raczej? Staruch gryzie ziemię od zimy. Nie mogło go tu być w dniu napadu. Nie żyje, nie słyszałem o tym. Nic dziwnego. Czcigodny margrabia wykitował w burdelu przebrany w skórzane ciuszki, więc rodzina nie nagłaśniała pogrzebu. Ale ja swoje wiem. Jednakowoż widziałem go na własne oczy owego feralnego dnia, panie Roivan. A rozmawiałeś z nim? Przyjrzałeś mu się? Nie, minął mnie tylko. Czyli nie widziałeś Henkla, tylko kogoś, kto się pod niego podszył. Myśl trochę. Jaja ci wycięli, nie mózg. A ty, Geralt, weź się za ten trop. No dobra, od czego mam zacząć? Wpadnij do domu Henkla. To taka zapuszczona kamienica na południe od głównego rynku. Cwaniak, którego szukamy, mógł tam zostawić jakieś ślady. No, leć. Dobra, musimy iść do domu margrabiego Henkla. Ale rudera. Wygląda bardziej na melinę żebraka niż dom margrabiego. Zadwalamy drzwi. Ciekawych jaskier ma przyjaciół. Ślady stóp. Tu ktoś chodził. Nie wyglądają te ślady na stare.
list i butelkę. Wino z roku twoich urodzin jest wyborne, zaskakujący bukiet. Poczęstuj się, ale proszę odstaw potem butelkę na miejsce. Rozwiązać tę zagadkę. Rok twoich urodzin. Może chodzi o Jaska. Albo Ciri. Bo jeszcze jest przejście. Lata 1245-1254. Coś przeskoczyło. W pokoju obok, zdaje się. Przez drugi pokój używałem wiedźmińskich zmysłów. Słychać było... jak to... Ukryty pokój. Olej. To pewnie tu Jaski i Werszta przygotowywali skok. Było widać... wiadomo... że coś tu jest. Ciri śledzi mnie Mengę, to on przechwycił skarb, ma Jaskra, uciekaj stąd. Kroki, niedobrze. Jak najszybciej iść na dół. Nie wiadomo, co tam... będzie dziać. Cukier. Jakieś bryłki zanurzone w oleju z wiwerny. Otaż? Wygląda na to, że to tu powstała bomba. Wiemy, gdzie otworzyli bombę. Halo, czy kogoś tu spotkamy? Nie spodziewałem się ciebie tu zobaczyć, a już zwłaszcza w towarzystwie Triss. Uznałem, że przyda nam się pomoc kogoś, kto zna się na magii. Wiesz, cholernie jestem ciekaw, o co chodzi z tymi runami na bombie. Ciebie też to tak ciekawi, Triss? Nie, ja tu jestem tylko dla pieniędzy. Och, Marigold, uwielbiam, jak próbujesz zgrywać cyniczną materialistkę. Tak naprawdę Triss jest tu dla idei. Potrzebuje złota, żeby ratować konfratrów. A jeśli odzyskam skarb... Przy okazji, czy jak to mówią w Beauclair, a propos, dowiedziałeś się, kto zapieprzył moje złoto? Niepotrzebnie fatygowałeś Triss. Nie ma co gadać o bombie. Bo? Bo już wiem, kto położył łapę na twoim skarbie. Szef Straży Świątynnej, niejaki Caleb Menge. No proszę. Marigold, może nie tylko się dorobisz, ale i zemścisz. Byłbyś łaskaw powiedzieć, jak się tego dowiedziałeś, Geralt? Umieram z ciekawości. To nieistotne. Nieistotne? Uzgodniliśmy chyba, że mi pomożesz. Przecież pomagam, ale to nie znaczy, że muszę się ze wszystkiego spowiadać. Puszczę ci tę bezczelność płazem, ale tylko dlatego, że nasz świętojebliwy mąż rzeczywiście może mieć coś wspólnego ze skokiem. Menge szastał ostatnio pieniędzmi, choć wedle mojej wiedzy nie powinien ich mieć wcale. No, to co teraz? Z tego, co słyszałem, Menge urzęduje nocami w siedzibie łowców czarownic, w dokach. Wpadnijcie z wizytą i spytajcie, co był łaskaw zrobić z moim złotem. Wątpię, żeby Menge powiedział nam cokolwiek po dobroci. Też wątpię, dlatego nająłem do tej roboty wiedźmina i czarodziejkę, których tak wiele łączy. A co to ma do rzeczy? Wiele. Kochankowie są gotowi skoczyć za siebie w ogień, a to mi bardzo na rękę. Macie dzięki temu większe szanse wyjść z koszar łowców żywi, z moim skarbem.
Masz nieaktualne informacje. Nie jesteśmy. Tak, wiem. Rozstaliście się 2 tygodnie po szczycie w Lok Muin, u zbiegu Pontaru i Lixeli. Ale wiecie, co mówią? Stara miłość nie rdzewieje. Pierwsza miłość. Poza tym, skąd... Też mam swoje tajemnice, gołąbeczki. No, na mnie pora. Powodzenia. Nie musiałeś aż tak energicznie zaprzeczać. A co ty byś mu powiedziała na moim miejscu? Na twoim miejscu nie skupiałabym się na tym, co powiedzieć Dijkstrze. No, ale zeszliśmy z tematu. Mamy skarb do odzyskania. Triss, muszę ci coś powiedzieć. Złoto Dijkstry interesuje mnie w tym wszystkim najmniej. Tak myślałam. Chodzi o Ciri, prawda? Mengę więzi gdzieś Jaskra, a on się z nią widział. To wszystko zmienia. Słuchaj, spotkajmy się koło północy przy Kapliczce Wiecznego Ognia na wschód od portu. Wspólnie pomyślimy, jak wejść do koszarłowców. Zgoda. Do zobaczenia i dziękuję. Spotkaj się z Triss około północy przy Kaplicy Wiecznego Ognia w porcie. Okej? Okay? A to już by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem. Pa!